W tygodniku znajdziecie rozmowę z siedleckim pacjentem zero, zakażonym koronawirusem. Mężczyzna w zeszłym tygodniu wrócił za granicę. Od tego czasu przebywał we własnym domu. Mimo, że nikt go nie kontrolował, nie opuszczał domowej kwarantanny. W weekend zaczął się gorzej czuć. Wczoraj trafił do szpitala. Dzisiaj został pozytywnie zdiagnozowany. O przypadku tego mężczyzny przeczytacie w jutrzejszym numerze TS. Pokazujemy, jak dziurawy jest system, który ma wyłapywać osoby zakażone. Z artykułu strach otwierać librusa dowiecie się, jak realnie wygląda nauka w czasach zarazy. Zdalna edukacja to coś, czego musimy nauczyć się ekspresowo. W nowej sytuacji jednak ciężko odnaleźć się zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Rządzący mówią, że wszystko przebiega sprawnie, praktyka nie jest już taka kolorowa, są jednak przypadki warte pochwalenia. Koronawirus uderzył w małe i średnie firmy. Spadek sprzedaży daje się we znaki nawet w piekarniach. Jak wiele przedsiębiorstw czekał upadek? Czy pomoc państwa w obecnej sytuacji jest wystarczająca? Czy szykują się zwolnienia? Przeczytacie na ten temat w artykule Stanisława Jaszczemskiego. Jest źle, bardzo źle.